Tak, psiakość wyglądała po pożarze. Cały sklep wymagał generalnego remontu. Z towaru nie ocalało nic. Właścicielom najbardziej żal zwierząt. Przeżył tylko pająk, ptasznik i jaszczurka. Właściciele nie dali za wygraną, mimo że podpalacz ciągle jest na wolności. Sprawę przejęła prokuratura. Ciężko powiedzieć, że mieli jakieś podejrzenia na no absolutnie. No człowiek rozmyśla, myśli o tym, co, mogło, co się wydarzyło i dlaczego akurat my, ale nie mamy podejrzeń żadnych personalnych nie mamy, żeby to wskazać, że to mógł zrobić ten czy ta osoba czy ta. Podpalacz włamał się do sklepu, z kasy zabrał 70 zł. Ze sklepowych dokumentów podpalonych najprawdopodobniej benzyną rozpalił ognisko. To nie mógł być przypadek, tylko zaplanowana akcja. Sklep czynny jest zaledwie kilka dni, ruch na razie słaby. W tej chwili no jeszcze tego się tak nie czuje. Yy, ale nasi klienci już wracają. Mm -hmm. Ci, co przyszli dotychczas od kiedy tworzyliśmy, dwa dni, trzeci dzień pracujemy dzisiaj, to są głównie nasi klienci stali. Właściciele oceniają straty na blisko 100%, ale zrezygnować nie zamierzają. Trzeba widać po naszym sklepie, że już się troszeczkę tutaj i alarm założyliśmy, i rolety jakieś antywomaniowe, i takie rzeczy, więc obawy są i to, i to duże. No ale no, trzeba iść dalej, i, i nie ma co tutaj że tak powiem, się martwić. Dla obu panów Jurasików sklep zoologiczny to nie tylko biznes. Kochają zwierzęta i zawsze można liczyć na fachową poradę. Zwierzęta nie powinny być kupowane jako prezent dla osób, które o tym nie wiedzą. Powinniśmy zawsze planować taki zakup i powinien być to odpowiedzialny zakup. Jeżeli rodzice kupują chomiczka dziecku, muszą się liczyć z tym, że głównie oni będą przy tym chomiku musieli pracować. Dziecko pobawi się chwilę, a rodzic musi potem wymienić trociny, wyczyścić, nakarmić. Więc yy, nie podejmujmy takich decyzji pochopnie. A im więcej wrażliwych na krzywdę zwierząt rodziców i dzieci, tym mniej później złoczyńców, którzy dla marnego zarobku albo z zawiści są w stanie spalić żywcem niewinne stworzenia.